Jest 18:20. Jesteśmy po kolacji. No i kotki rozrabiają. Zobaczcie, jak latają. Ojej. Chodniczek przykręciłem do stolika i proszę, jaka zabawa teraz, przednia. O, Asieńka jaka szybka. A jest artystka, wspinaczka. Lata. Góra, dół. Mamy 4. 3 w domku, 1 na stole. O, skoczy. Kurczę, aż pół metra skacze. Nie boi się skoczek. O! O, wskrabał się. O, a tam kto to poszedł? Pieszczuch albo baribal? No, baribal to się zawsze chce przykolegować, jak daje ten Felix albo Whiskasa. O. Albince i maluchom. Aż jak skaczą. Tylko patrzeć, jak zaczną dalej na dach wchodzić. To im przesunę, bo to się tak trochę gibie. O. Dobra. Teraz nie będzie się bujało im. Nie, to pieszczoch. Pieszczoch, a ty nie w Jarominie? Przyszedłeś tutaj? O, okazało się, że stół zrobił się nową atrakcją. No, bo mamuśka się położy. Im też to pasuje. O, Mila idzie. Jakie fotele, jaka to jest dobra rzecz dla zabawy, dla kotków właśnie. Po tych oparciach wspinanie się do góry. Wspinaczka elegancka. Dlatego im tak poukładałem te legowiska, żeby się mogły wspinać jeszcze wyżej. No i w ten sposób drogę na tą promenadę podniebną, no i dalej na dach, żeby zaczęły same odkrywać, chociaż tam mogą po tej pochylni z boku, ale może tutaj prędzej zaczną chodzić. O, jest, i następna. No i co, i wyżej nie? Jakoś wyżej nie chcą. Choroba. Tylko do tej wysokości metra prawie. Co Mileńka? Mileńka to fukała jeszcze na maluchy. Nie wiem, czy teraz fuka. Przeszła, na razie nic. Jak tam się do niej zbliżył, to fuknęła. A tamten się przygląda. Który tam pieszczoch poszedł jeść. Chrupki tą suchą karmę na tarasie, a on z zainteresowaniem, zobaczcie, jak się przygląda wujkowi. O, tutaj jak zwykle Basieńka w natarciu zjechał. Proszę, jak małysz, tylko nie było telemarka. Lądowanie nie mało, że na dwie nogi, na cztery nogi było.
Mamuśka i jej klon. No, dwa widzę. A dwa gdzie mi się schowały? Tu z tyłu gdzieś. Za mną. Pod fotelem. Jest tam jednego, widzę z tyłu. O, idzie Basiorek. Basiorku, chodź dziadku. Pobawisz się z maluchami. No. Dobry dziadek to skarb. O, idzie Gacuś. Gaculek idzie. A Zuzia jak zwykle przyszła do stołówki na hol. Specjalistka od tego. Tam żaden kot nie wchodzi, a ona wchodzi. Czasami inne wejdą. Ale ona zawsze wchodzi i czeka. I tam z góry schodzą. Dzisiaj była kiełbasa na gorąco. No to tam jej skórki podawali. Ja też tam miałem skórki, dodałem jej. Ona zadowolona. Ona tak się nie boi. Tak to nie da się nawet pogłaskać. Ale tam na hol to idzie do, między nogami ludźmi. Tak przy drzwiach, pod kaloryfer tego i tam czeka. Zimą to pod kaloryferem czeka. Grzeje się. A ludzie też tam przy kaloryferze stoją, no to wiadomo, że stopy są przy kaloryferze. No ale jakoś nikt jej nie nadepnie. A ona się wcale nie boi z kolei. Jej to dobrze. Taka specjalistka się wyrobiła. A podjada jeszcze. Jedz, jedz. Tu urośniesz. Dziadek, Basiorek. Poszedł chyba na dach. Proszę, zobaczcie. I co? Mniejsza jest Basieńka? Jak się tak spojrzy, to nie widać różnicy. A przedtem to taka to malutkie było. Taka bidulka, ją w rękę wziąłem, to od razu czułem. Jedna trzecia była mniejsza od tych pozostałych trzech hartów. Jak do cyca, to ją zawsze odepchnęły. Dla niej brakowało. No to na początku taką stosowałem zasadę, że jednego odstawiałem od cyca do drugiego domku. Jeszcze jak były takie ślepaki. W ten czas ona się tam do cyca dobierała. I dopiero jak się napiła, no to ją tam przynosiłem z powrotem. No i co? My tu mamy. Śpisz, kolego? Śpisz, Kajtusiu? Kajtuś tutaj. Na wysokości. Tam był jeden. Nie widzę go. Tam w rurę się schował, czy gdzie? Tutaj dwa jedzą. Tu. O, zobaczcie. Tu mamy pieszczocha. Najadłeś się, pieszczoszek? Kiciulku. Dzisiaj nie w Jarominie na służbie, tylko tutaj. No, ale tutaj co się narobiło. Teraz wam pokażę. Patrzcie, co się narobiło. Popadało trochę. A i tutaj mamy Gacusia siedzi. A tutaj kto siedzi? Kto tu siedzi? Basiorek nasz. Dzień dobry, właśnie dobry wieczór, Basiorku. Tak, Basiorek. I ten mistrz pokazywania języka. To już go znacie.
kto to język tak zawsze pokazuje. Pani Balek, a gdzie masz swoją dziewczynę, Zuzię? Co? Zuzia chyba tam na ławce, przy stołówce. Pieszczoch, idziesz do Jaromina? Kicia? Pieszczoch? Idzie do Jaromina. Ani chybiu. Najadł się. Coś mi się wydaje, że ten pieszczoch to jest cwaniaczek, że on na dwa fronty działa. Tutaj ma domek i chyba w Jarominie ma domek. No, taki zadbany. Kurczę. Dopiero dzisiaj pierwszego kleszcza u niego zauważyłem. Miał. A tak to? Gdzie tam nie było? No, któregoś tu widziałem. Gdzie on poszedł, czego nie ma? O, już tam w dziurze jest. O, widzicie? Poszedł. Nie ma. Poszedł Jaromina. Teraz tam go będzie widać chyba drogą. Jak posuwa do przodu, zaraz pójdę zobaczyć. Teraz pójdę zobaczyć. No, kości korpusy nadrobiłem. No, ale jutro pójdę do dyrektora, pismo złożę. Poza tym pogadam. No bo to, co się dzieje z tymi korpusami, jak są szabrowane, to coś strasznego. No dzisiaj to już w ogóle opędzlowane. Mało co było, tylko skórki tłuste na szyjce, na niektórych. A tak to gołe kości. No kurde, gołe kości. No już nie, już. Chyba będę klął dyrektora, no bo no co do diabła. Człowiek protestuje i nic. Trochę się poprawi i znowu. Ale pismo złożę. O, jesteś, kiciulku? No i co? Gdzie idziesz? Fiku miku robisz? Co, pieszczoszku? No. A, idziesz czy później pójdziesz? Poczekasz trochę? Idź, bo tam chyba twoja pani czeka na ciebie. Będę musiał mu jakąś chyba kartkę przyczepić i napisać, że on ma tutaj domek, bocianówkę i jest u nas na stanie, na kartotece. A kosi robi. Kosi jeszcze robi. Co? Pogłaskę. Ojej, żeś się wybrudził tutaj. Wybrudziłeś się, pieszczoszku. Sierść ma taką zadbaną, jakby mu ktoś tam, kurczę, szorował go. No. Czyściutki, zadbany, ładny, świecący. Proszę. Nigdy nie chorował. No, dopiero jednego kleszcza zobaczyłem u niego. No. Taki. Ten nasz pieszczoszek. O, a ta też. Zobaczyła i chyba też chce, żeby ją pogiziać. Tak? Maja? Kiciulka, ciebie też? Ojej. Kotki. Nasze kotki. No i teraz się zbliża na razie 18.35, ale tak o 19.00 to zaczną schodzić się tutaj głodobory dzikie. To szramek przyleci. Teraz spryciarz, kusy. Może i kapitan Żbik nawet przyjdzie.
tutaj kości zostawiłem. Jutro jak przyjdę, kochani, to tu nie będzie nic. Nic, będzie czysto. A tutaj to jakieś tam resztki. Także to jest niemożliwe, żeby koty tak jadły. A nuż może przez tą dziurę pies przychodzi z Jaromina. Dlatego noszę się z zamiarem kupić kamerę tą leśników, łapkę, i tu zamontować ją na drzewie. I tutaj skieruję i zobaczę, co tu się dzieje w nocy. Kogo my tu mamy? Jakie harty tutaj przychodzą jeszcze do naszej stołówki poza protokołem? Jestem ciekawy. Obym się nie zdziwił, że jakiś ciekawy zwierz tu jeszcze przychodzi. No, jeże to na pewno przychodzą. Też jedzą. Ale jeże takich kości grubych nie zjedzą. No owszem, te drobniejsze to tam wsuwają, tak jak mysze przecież, nie, te kości tej grubości to zjedzą. Ale te grubsze to gdzie tam? No i co tutaj mamy? No, zobaczcie, kajteczek tutaj się położył i sobie odpoczywa. Zuzi tutaj nie widzę. Nie ma. Tam przy stołówce Zuzi też nie widać. Nie ma. Może Zuzia jest tam koło oddziału. Ale tam koło oddziału to zwykle jest ten mamuśka i babcia. O właśnie, karmy suchej trochę wezmę, podsypię tam babci i podsypię tam do Gai. Teraz muszę nasypać. Nasze tam kicie są. Na ścieżce Maja została. Tam koło drzewa pieszczoszek. A Albinka nie wiem, gdzie poszła. Może tutaj poszła. Ale wygląda, że kiciusie pojadły, pobiegały i poszły spać. No, nie widać. Tylko tutaj. Proszę. Nasz kajtuś. Nie kajtunia? Nie boisz się tutaj sam, tak? Na półeczce, co? Że cię borsuk porwie? Nie boisz się, nie? Raz. Odważny kicieś. Mamuśki nie ma. Rodzeństwa nie ma. A on się tam nie boi. Tylko sprawdzimy, gdzie to nasze rodzeństwo się pochowało. Zwykle to tutaj się chowają i śpią. No proszę. Widzicie? Są trzy. No. Pasieńka śpi. Główka opadła. Pośpią godzinę, jak w przedszkolu, a później znowu hajda na koni. Nie? Kiciulko? Nasz bohaterze? Ciebie sen nie może? Co? Co ty, jakiś doping brałeś? Co, kiciulko? Nie. Nie będzie spał.